komory zła w naszym mieście runą. Amen? Amen! I wielbimy Pana. Jeszcze szybciej. Pan jest pasterzem mój, niczego mi nie ma. Moi drodzy, mury muszą runąć. Chcę wam teraz przeczytać fragment. Proszę tą młodzież. Tutaj. I poproszę całą młodzież tutaj. Wszystkie dzieci, młodzież, proszę tutaj, podejdźcie pod scenę. Będziemy teraz modlić się. A was, drodzy dorośli rodzice, proszę, żebyście wyciągnęli dłonie w kierunku wszystkich dzieci, młodzieży tego miasta. Myślcie też o tych, których tutaj nie ma. I będziemy uwielbiać Boga we wszystkiej młodzieży. Mamy tu szkołę, pierwsze liceum. Blisko jest... Pierwsze liceum, drugie liceum, liceum salezjańskie. Ogarnijmy. Właśnie też szczególnie w naszych grzechach. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za każdego młodego człowieka, który się nawrócił. Proszę Ci, Panie Jezu, tak szczególnie za tych, którzy jeszcze w Ciebie nie wierzą.
którzy gdzieś wątpią i błądzą i szukają, nie wiedzą czego, a to właśnie Ciebie. Proszę Cię, Panie Jezu, za tych wszystkich młodych ludzi, bo oni naprawdę potrzebują Twojej miłości. Proszę, Panie Jezu, ześlij Ducha Świętego, aby nas prowadził. Alleluja! Podziękujmy za wszystkie dzieci. Alleluja! Za przedszkolaki. Alleluja! Za wszystkie dzieci, które są... Święty Paweł powiedział do mężczyzn: jak stoicie i się modlicie, to wznoście ręce bez gniewu i sporu. Zapraszam mężczyzn z naszej grupy i was wszystkich, mężczyźni drodzy. Podnieście teraz wysoko swoje ręce. Pomyślcie o tych swoich kolegach w pracy, o swoich sąsiadach, przyjaciołach i tych, którzy są jeszcze daleko od Pana Boga, bo potrzebują waszej modlitwy. Zawołajmy teraz... Pokonuje wszystkie kryzysy w małżeństwach. Niech Jezus prowadzi do siebie małżonków, którzy się rozstali.
Kiedy miasto Jeruzalem zostało zburzone i Żydzi zostali wygnani do Asyrii, do Persji, do Nechemiasza, który był w Persji, przyszedł człowiek, który opowiedział, że ci, którzy budowali to miasto przez wiele lat, budowali chwałę Twoją w tym mieście. Tak mi Bóg mówi, żebyśmy teraz podziękowali za to pieśń uwielbienia, patrząc na Ciebie, Baranka. Czy wierzycie w to? Że Jezus ma pełnię władzy? Amen. To teraz uznamy Jezusa jako Pana. On jest Panem, a my uznajemy Jego panowanie w tym mieście. Nieśmiertelny Król wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu. Amen. W roku jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia, stajemy, Panie, przed Tobą, aby uznać Twoje panowanie, poddać się Twojemu prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie nasze miasto Lubin, nasze parafie, nasze rodziny i nas samych. Amen? Amen! Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego gniewa zadanych Twemu sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i naszych bliźni. Przepraszamy Cię, Panie. Przepraszamy za nasze narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Przepraszamy Cię, Panie. Wyrzekamy się, Panie, wszelkich grzechów, wszystkiego, co do nich prowadzi, odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi, naszej lubińskiej ziemi. Przyjdź do Duchu Święty. Panie Jezu Chryste, wszyscy się powierzamy opiece Twojej Matki Maryi, Wspomożycielce Wiernych. Ją prosimy o dalsze wstawnictwo nad naszym miastem. Amen. Zemi jest potrzebny, jako Ojcienie, bez Niego śpiewaj. Ja Ci dziękować za wszystkie siły. Dajesz siebie, by na wieki żył. O Panie Jezu, zemi jest potrzebny. O Panie Jezu, teraz dajesz mi siebie, by na wieki żył. O Panie Jezu, o Panie Jezu, chcę wystarczyć. Ręce do góry, klaszczemy dla Jezusa. Wiemy, że Pan Jezus na ziemię przyszedł przez Maryję. Ja się długo zastanawiałem, dlaczego Maryja jest nasze miasto.
Brawa dla Jezusa! Jezus, 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 Królem chwały Jezu. Jezus teraz przejdzie pośród nas, wielbimy Go pieśnią. Jezu, dziękujemy Ci, że teraz przyszedłeś. Bądź Jezu uwielbiony, bądź Jezu błogosławiony. Bądź uwielbiony, Panie, w tym Panu, który siedzi na murze. Bądź, Panie, uwielbiony. O, Jezus! Dobrze, i śpiewajmy na cześć Jezusa. Jezus idzie do kościoła. Thank you.
tańczymy. Przychodzi. Błogosławiony, który przychodzi. Imię Pańskie. Hosanna na wysokości. I jeszcze jedną pieśń. Zespół się rozkręcił dopiero. Oni mogą jeszcze 2 godziny, tak? Jezus jest moim Panem. Uwaga, żydowska pieśń. Chrystus moim Panem. Jesus.
Zapalamy świeczki i śpiewamy Barkę. Kto ma świeczkę, to zapala. O, widzę. Elektroniczne świeczki. I łączymy się z Janem Pawłem II. Spojrzałeś,
Ty potrzebujesz mych dłoni. Ty potrzebujesz mych dłoni. Mego serca, młodego zapałem. Mego serca, młodego zapałem. Mych kropli potu i samotności. Kropli potu i samotności. Powierzamy Ci wszystkich lekarzy, pielęgniarki, służby zdrowia, aby traktowali swoją służbę tak jak Ty, Jezu, aby pochylali się nad cierpiącym człowiekiem, aby nie oczekiwali tylko jakichś ludzkich zaszczytów, pieniędzy, a żeby w każdym człowieku chorym, samotnym widzieli Ciebie, Jezu. Prośmy o taką wiarę, o nowe spojrzenie dla lekarzy, żeby nie traktowali pacjentów jako pacjentów, tylko jako ludzi, gdzie mieszka Chrystus, cierpiący Chrystus. Prosimy Cię, Panie, za wszystką służbę zdrowia. Prosimy Cię, Panie, za szpitale, za wszystkie miejsca, gdzie przychodzą ludzie chorzy, gdzie denerwują się, gdzie muszą stać w kolejkach. Prosimy Cię, Panie, Jezu.